List do Hebrajczyków, rozdział trzeci od wiersza 12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Jest wielka potrzeba, aby się napominać, aby napominać wierzących, współbraci, siostry, aby nikt z nas nie odpadł od Boga Żywego, tak jak tu jest napisane. Dlatego, że wezwani jesteśmy do tego, żeby wytrwać do końca. Jeżeli aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku, właśnie ta pierwsza miłość, ta ufność, ta gorliwość, aby była aż do końca i ku temu potrzebujemy niejednokrotnie napomnienia. I tak też jest tutaj napisane, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, bo jeszcze jest szansa, jeszcze jest możliwość, jeszcze jest okazja. Aby coś zmienić w swoim życiu, napominanie nokrotnie dziś nam się może kojarzyć z takim osądzaniem, z takim moralizowaniem. No, przecież trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że ktoś błądzi, ktoś żyje w jakimś upadku, grzechu. No trzeba to jasno sprecyzować, zdefiniować. Wyłożyć to, skąd się to wzięło, do czego to zmierza, tak uświadomić komuś, myślimy, że to jest napominanie. Ale w języku biblijnym napominanie oznacza zachętę. Aby zachęcić kogoś, żeby z, zachęcić do zmiany myślenia, żeby, żeby dać taką nadzieję właśnie. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś moralizować, żeby komuś no właśnie jak to się przysłowiowo, mówi zmyć głowę, ale, ale żeby komuś otworzyć oczy przez miłość, przez dobroć Bożą. Bóg nie moralizuje nas, Bóg nas nie, nie traktuje w ten sposób, jakbyśmy nie wiedzieli, że zgrzeszyliśmy, bo dokładnie wiemy i też człowiekowi nie musimy mówić, że coś złego się pojawiło w jego życiu, bo on to dokładnie wie. Chodzi o to, żeby dać taką nadzieję, takie, takie światło, takie wyjście z tej sytuacji. To właśnie tak jak Jezus rozmawiał z Piotrem, gdy już zmartwychwstał, to wcale go nie moralizował, tylko pytał o miłość. Wystarczy jedno pytanie, wystarczy jedna myśl, jedno słowo: czy kochasz? Czy jest miłość? Czy jest ta miłość, która była na początku w tobie? To jest właśnie właściwe napominanie i wcale nie chodzi dlatego o wiele słów. Wcale nie chodzi o to, żeby teraz mądrzyć się przed kimś i mówić: "No, teraz to musisz wszystko przemyśleć". ile razy ludzie nawet już kajają się i przepraszają, to jeszcze muszą usłyszeć całe kazanie na temat tego, dlaczego tak akurat do tego doszło, jakie wnioski trzeba wyciągnąć i tak dalej. Ja myślę, że człowiek dokładnie w tym momencie swojego upadku i upamiętania, kiedy przyjmuje prawdziwą zachętę w formie napominania, w formie zachęty, właśnie takie słowo przyjmuje, to dokładnie wie, co ma zmienić. Wiecie, ja myślę, że nawet niejednokrotnie nie potrzeba wielu słów, a może nawet wystarczy zwykłe spojrzenie. Może zwykłe. Jakieś odwiedziny, zwykłe zainteresowanie się drugim człowiekiem, bez nawet poruszania tego tematu, który jest jakimś problemem, bo wtedy jest to właśnie taki impuls, który przychodzi od Boga, gdzie nie ma potępienia, nie ma jakiegoś oskarżenia, nie ma jakiegoś dołowania takiego człowieka, ale po prostu jest miłość, jest nadzieja, jest łaska. To jest prawdziwe napomnienie. To jest coś, co zmienia ludzi. Co jest, to jest coś, co ich zachęca właśnie, bo to ma być zachęta. Zachęca do zmiany myślenia, do jakiegoś upamiętania, do zmiany decyzji, do naprawienia swoich dróg. A więc niech nasze życie będzie dla innych zachętą, a nie moralizowaniem, nie Jakimś takim wychowywaniem w tym sensie, ja wiem lepiej, Ty musisz się uczyć. To pomóż nam, Panie, abyśmy zawsze właściwie traktowali potrzebę napominania się, bo chcemy być posłuszni temu Słowu, aby się napominać, dopóki trwa to, co jest dzisiaj, ale abyśmy czynili to w Twoim Duchu, w miłości i w prawdzie. Amen.